Zawieszone na wieży cztery dzwony co godzinę wybijają melodię Ave Maria z Lourdes. Niedługo po konsekracji górnego kościoła zaczęto budowę kolejnego, Bazyliki Różańcowej. Trzykrotnie większa od kościoła neogotyckiego, została wzniesiona poniżej jego poziomu, tworząc przed nim niezwykłą strukturę z niewysoką kopułą i łukowymi rampami. Bazylikę Różańcową konsekrowaną w roku 1901 zbudowano w stylu bizantyjskim. W połączeniu z neogotyckim kościołem górnym mamy tu artystyczną rozprawę na temat chrześcijaństwa. Jego wschodnie, bizantyjskie początki stają się rodzajem fundamentu dla form gotyckich, duchowości zachodu. Imponujący jest portal tej świątyni, dekorowany płaskorzeźbami i mozaikami nawiązującymi do Maryi i modlitwy różańcowej oraz dziejów tego miejsca. Wnętrze tchnie dostojeństwem, potęgowanym przez strukturę kopuły i mnogość mozaik. Chyba najbardziej niezwykłą budowlą lurdzkiego sanktuarium jest podziemny kościół Piusa X, znajdujący się na wschód od głównych bazylik. Wzniesiony został na stulecie objawień. Budowa trwała zaledwie rok. Struktura ta może pomieścić 25 tysięcy pielgrzymów. Jest również przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Jej modernistyczna betonowa konstrukcja przywołuje skojarzenia z odwróconym wnętrzem łodzi, zaś jej niski strop z katakumbami. Kościół przykryty jest ziemią i trawą, pozostając z zewnątrz praktycznie niewidocznym, dzięki czemu nie kłóci się swą nowoczesną formą z całością kompleksu. Sprawowane tam uroczyste liturgie za każdym razem jednoczą pielgrzymów z całego świata. W tym jakże pierwotnym w swoim wyglądzie miejscu wszyscy tworzą jedną wspólną rodzinę. Pomiędzy widoczną z każdego miejsca piętrową strukturą trzech kościołów i ukrytym monumentalnym kościołem Piusa X znajduje się Plac Różańcowy. Wraz ze esplanadą może pomieścić nawet 80 tysięcy pielgrzymów. Mniej więcej tyle miejsc posiada stadion Realu Madryt, Santiago Bernabeu. Wznoszące się z placu łukowo wygięte rampy ułatwiają dostęp do kościoła Niepokalanego Poczęcia i krypty. Budzą też skojarzenia z kolumnadą z placu Świętego Piotra w Rzymie. Symbolika tamtego monumentu, ramion zapraszających i ogarniających wiernych, w tym miejscu nabiera niezwykłego wymiaru. Przestrzeń przed kościołami rozdziela na dwie części figura ukoronowanej Dziewicy Maryi. Za nią otwiera się esplanada, która wraz z zasadniczą częścią placu jest niezwykłą sceną dla ceremonii odbywających się co wieczór. Na każdym,
niezależnie od jego wieku, stopnia religijnego zaangażowania i pochodzenia, ogromne wrażenie robi procesja ze świecami. Nieodparte jest wrażenie majestatycznego tańca, gdy tłumy przechodzą w skupieniu ze śpiewem przez przestrzeń esplanady i placu. Sonis servant in a loneliness, and so for me.